Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, dziękuję za udzielenie głosu. Jednym zdaniem odniosę się do poprzedniego punktu dotyczącego Aleksandry Piłsudskiej, bo ta postać też mi jest bardzo bliska. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy, że możemy uchwalić rok Aleksandry Piłsudskiej. Chciałabym też zaapelować, zwłaszcza do polityków Platformy Obywatelskiej, o to, żeby może wpłynęli na rodzinę państwa Onyszkiewiczów, żeby nie blokowali możliwości przeczytania pamiętników Aleksandry Piłsudskiej w Polskim Radiu. Taki pomysł pojawił się już 2 lata temu. Niestety są spadkobiercami praw autorskich i uniemożliwiają przeczytanie od deski do deski tych pamiętników. One są bezcennym dokumentem i źródłem, świadectwem dzielności Aleksandry Piłsudskiej. Także byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście państwo swoimi kontaktami wpłynęli na to. Dziękuję bardzo. A teraz jako sprawozdawca Komisji Kultury i Środków Przekazu mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji z pracy nad poselskim projektem uchwały o ustanowieniu roku 2023 rokiem Maurycego Mochnackiego. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 33a ust. 2 regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu skierowała w dniu 11 maja 2022 roku powyższy projekt uchwały do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 roku wnosi, by Wysoki Sejm uchwalił tę uchwałę. Ja pozwolę sobie ją przeczytać, bo to jest jedyny moment, żeby cały ten tekst wybrzmiał w Sejmie. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2023 roku rokiem Maurycego Mochnackiego. Civis Polonus hostem Moskowiensem, obywatel Polski, wróg Moskwy. Taki napis umieścili na grobie Maurycego Mochnackiego bokser, jego towarzysze broni i emigracyjnego losu. 13 września 2023 roku przypada 220. rocznica urodzin Maurycego Mochnackiego. Konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego, pianisty, członka niemal wszystkich ówczesnych tajnych sprzysiężeń przeciw Rosji w Warszawie i żołnierza powstania listopadowego, odznaczonego orderem Virtuti Militari, wielokrotnie rannego w kolejnych bitwach z Moskalami. Walczył pod Olszynką Grochowską, Ostrołęką, Wawrem, Okuniewem i nad Liwcem. Najpierw jako szeregowiec, później oficer. Po upadku powstania zmuszono go do emigracji, a rosyjskie władze zaborcze skazały go zaocznie na śmierć przez powieszenie. Tyranii Rosji przeciwstawiał polskie umiłowanie wolności. O tym zderzeniu cywilizacyjnym wschodniego samodzierżawia i republikańskiego ducha demokracji dawnej Rzeczpospolitej pisał trafnie w pierwszym historycznym opisaniu wojny polsko-rosyjskiej Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831. Do dziś wiele z jego diagnoz dotyczących natury Rosji i jej imperialistycznych dążeń, związanych zwykle także z kulturowym barbarzyństwem, nie straciło na aktualności. Maurycy Mochnacki, współtwórca Związku Wolnych Polaków, jako myśliciel polityczny postawił przed współczesnymi sobie rodakami zadanie, które nie przebrzmiało do dziś. Pisał, że naród wtedy jest zdolny do trwania i zwycięstw, gdy uzna się w jestestwie swoim, czyli ma świadomość swojego ducha narodowego i własnych możliwości. Uważał, że Polacy mają prawo być dumni ze swych republikańskich tradycji, z tego, że są najstarszymi synami europejskiej wolności, jak pisał. Był twórcą nowoczesnego pojęcia polskiego narodu politycznego. Maurycy Mochnacki był także teoretykiem polskiego romantyzmu, twórcą jego podstaw i jednym z najważniejszych krytyków literackich epoki, autorem licznych recenzji i artykułów poświęconych twórczości, w tym rozprawy o duchu i źródłach poezji w Polsce. Był jednym z najświetlejszych umysłów swej epoki. Dorobek intelektualny i bohaterskie czyny na polach bitew stawiają tego rycerza polskiej sprawy w szeregu wielkich Polaków. Zmarł we Francji w 1834 roku. W listopadzie 2021 roku szczątki Maurycego Mochnackiego zostały uroczyście sprowadzone do Polski i pochowane na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, uznając intelektualną, moralną i patriotyczną wielkość tego wolnego Polaka, ogłasza rok 2023 rokiem Maurycego Mochnackiego. To jest treść uchwały. Chciałabym tylko jeszcze dodać do tego, że szczątki Maurycego Mochnackiego, jego kości, na których widać ślady bitew, ślady ran, które odniósł w walce za Polskę, zostały sprowadzone do Polski z inicjatywy premiera
Mateusza Morawieckiego. I został też wiernie odtworzony pomnik, ten, który jest w Auxerre i stoi on na warszawskich powązkach wojskowych w takim samym kształcie, w jakim postawili mu w 1834 roku towarzysze emigracji, towarzysze broni. Jako sprawozdawca komisji chcę też powiedzieć, że niezwykle zgodnie nad tym projektem uchwały wszystkie kluby pracowały. Dziękuję bardzo. Dziękuję.